Witam. Słuchajcie, dzisiaj dla odmiany sprawdzę, czy są jeszcze kanie, tylko interesują mnie duże, i poszukamy też przy okazji rydzów. Także te dwa grzybki mnie interesują. Kania i rydze. Zobaczymy, ile uda mi się podnieść. Ciepło jest, więc powinny być. Wczoraj trochę maślaków znalazłem. Szału nie było, ale o! Pierwsza kania z tych grubych, ale powiem wam, mała, jeszcze zwinięta, więc jeszcze nie nadaje się na patelkę. Nie bierzemy. Zostawimy ją dla kogoś. Niech sobie rośnie. Szukamy dalej. Rydz lubi być bardzo szybciutko zjadany przez robactwo. Rydze. Mamy pierwszego. Jest sztuka, druga, tu trzecia, powinno być jeszcze kilka. Trzy to mało. Kolejna, zobaczcie. Następny. To cztery sztuki są. Jeden, drugi i tutaj dwa. A może coś jeszcze? Okej. To wycinka. Fajne, twarde. No, chcę go wykręcić, a on nie chce. Ten to już niby twardy, ale robaczywka. O, ten, okej. I tu jeszcze były. Tak. Trzy sztuki. I może jakieś, słuchajcie, prawe się trafią. W ostatnich dniach kilka znalazłem, więc polecam filmy do obejrzenia. Dużo się działo. Jest następna. No powiem wam tak, to jest takie minimum patelniowe, że tak powiem. Średnica około 15 cm. Ładna kaniusza. No taka. Tą weźmiemy.
No, ale powiem szczerze, no liczyłem, że dzisiaj z 10 sztuk chociaż podniosę, a tu na razie widziałem 3, z tego biorę jedną. No ale nic, idziemy dalej i zobaczymy, może akurat coś jeszcze się trafi. Dopóki piłka w grze, to wynik może różny być. Ładna sówka. A tu zobaczcie, na skraju lasu taki, że tak powiem, noworodek sobie stoi. Ale z tych grubych, ładnych kani. No ale cóż, jest tak malutka, że nie ma sensu. Zostawiamy, niech rośnie. Niech rośnie dalej jeszcze 3-4 dni i komuś schabowym zawieje z kuchni. Idziemy dalej. Kilka dni temu, słuchajcie, znalazłem ładną kanię. Powiem wam, i że była zdrowa, no to naprawdę aż dziw. Miała chyba 30 cm średnicy. Jak chcecie zobaczyć, to jest, zdaje się, w filmie gąska niekształtna i schab z lasu. Zobaczcie, jaka wielka. Myślałem, że jeszcze dzisiaj trochę się poszuka. Tu słuchajcie, chyba 4 sztuki w sumie dzisiaj znalazłem. A jedną zabrałem, bo resztę to takie maleństwa były. I tu słuchajcie, są. Jestem na miejscu, gdzie kanie powinny być, bo tu zawsze wyciągam. Słuchajcie, rydzy. Parę znalazłem, ale zobaczcie, wszystko robaczywe. Z 8 sztuk teraz znalazłem i wszystko robaczywe. No i cóż, podsumowując wypad na kanie i rydze, no muszę powiedzieć, że szału nie ma. Jak widzicie, jedynie 6 sztuk zdrowych, jeśli chodzi o rydze. Jedna kania taka w miarę, chociaż też wielkością nie szokuje. Ale co, no taki dzień. Dużo rydzy znalazłem, ale wszystko było robaczywe, więc wiadomo. Ale nic się nie poradzi. Jutro skoczę, może na maślaki, nie wiem. Więc jeżeli się film podobał, subskrybuj, komentuj, łapka w górę, w dół. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach. Niekoniecznie grzyby, bo wybieram się też na ryby. Będą jeszcze wypady z wykrywaczem. Także to nie koniec. Więc cóż, do zobaczyska w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Golden Boy Poland pozdrawia.